jak krzywo. To jest taka napa stoi krzywo. Oh my god. Hejka, kochani, z tej strony Pola Media i dzisiaj przychodzę do Was z filmikiem, w którym opowiem Wam o różnicach, które ja zaobserwowałam między liceum a studiami. Opowiem Wam o takich rzeczach, które ja bym chciała wiedzieć przed studiami i powiem też trochę o takich rzeczach, które mnie zdziwiły. Wiem, że teraz po liceum jesteście tacy, wiecie, czujecie się tacy zaopiekowani, że w tym liceum jakby każdy się znał, nauczycielka znała w ogóle Twoich rodziców, nauczycielka znała Twoje wszystkie oceny, Twoją przeszłość, Twoją przyszłość i Twój ulubiony kolor, a teraz jakby wszystko jest nowe i w ogóle jesteś zagubiony, zagubiona. No i dlatego z pomocą przychodzę ja, ponieważ ja dzisiaj opowiem Wam o rzeczach, które sama chciałabym wiedzieć przed zaczęciem studiów. I trochę Was, myślę, uspokoję, bo wiem, że dużo osób się tym stresuje. Powiem, że nie ma czym, po prostu to jest coś całkowicie innego. To nie jest tak, że studia są gorsze niż liceum, czy lepsze. Są lepsze. Ale tutaj bym bardziej powiedziała, że to jest coś innego całkiem. No i jakby to, że jesteście zestresowani studiami, jest, myślę, całkowicie normalne. Ja też byłam rok temu o tej porze, byłam zestresowana, byłam tydzień przed rozpoczęciem szkoły. No i wiecie, w liceum było tak, że wszyscy byliście w jednej klasie, wszyscy tam znaliście, że mieliście razem zajęcia wszystkie, że nie było czegoś takiego, że matematykę macie w trzech grupach albo coś w tym stylu, a tu nagle słyszycie jakieś kolokwia, wykłady, ćwiczenia, jakieś wejściówki, warunki tego typu i nagle macie, co to w ogóle jest, ja się boję, ja nie idę na te studia. Ale w rzeczywistości to nie jest takie straszne, jak się wydaje, jakby naprawdę. No i oczywiście, że ja opowiadam wszystko z mojego doświadczenia, ale myślę, że to raczej wszystko jest zbliżone, bo raczej nie brałam takich rzeczy, o których wiem, że są tylko na mojej uczelni. Także raczej starałam się tak to uogólnić, żeby się dopasować do jak największej ilości osób oglądających to. No i pierwsza różnica, jaka przychodzi mi do głowy, to to, że nauczyciele wiedzieli o nas bardzo dużo. Tak jak już wcześniej powiedziałam, znali naszych rodziców i tak dalej, nasz adres, czasem wiedzieli w ogóle o nas więcej niż my sami. A tutaj nie ma w ogóle szans, żeby wykładowcy znali Twoje imię. W ogóle ich to nie interesuje, jesteś po prostu osobą, która przyszła na wykład. Jesteś jednym z setek. Ja tutaj oczywiście mówię o tych wykładach, na które się chodzi całym kierunkiem, czyli to jest często liczba zbliżona do 50, do 100, nawet do więcej. Także tutaj to trochę trudno jest zapamiętać imiona i w ogóle twarze, więc wykładowcy nawet nie próbują, co nie? Ale często nawet na ćwiczeniach zdarza się, że ćwiczeniowcy, czyli osoby, które prowadzą grupy, takie na przykład jak dany kierunek się dzieli na przykład 3 grupy, tam po 20 osób, i te grupy sobie mają ćwiczenia i tam też się zdarzy, że ćwiczeniowiec w ogóle nie pyta się o ciebie, o imię, po prostu jesteś człowiekiem dla niego. Jakby w ogóle nie bierz się tego do siebie, dlatego że każdy wykładowca i ćwiczeniowiec, oni traktują wszystkich tak samo. I to jest też w sumie kolejna rzecz, czyli brak faworyzacji, bo w liceum istniało coś takiego jak takie, wiecie, wkupienie się w łaski, że można było być miłym, można było się zgłaszać do tablicy, można się było, nie wiem, wykazać gdzieś tam na kartkówce czy sprawdzianie, a tutaj no nie ma czegoś takiego, nie ma w ogóle takiej opcji. I każdy wykładowca traktuje każdego człowieka tak samo i to jest w sumie bardzo dobre według mnie, bo wszyscy jesteśmy równi, a w tych wcześniejszych etapach, że tak powiem, edukacji, no myślę, że każdy jest w stanie podać przykład teraz jakiegoś faworyzowania kogoś przez nauczyciela albo kogoś, kto chciałby takim pupilkiem i tak dalej. I nawet jak się popiszesz na sesji, na kolokwium, ten wykładowca i tak jakby go to nie obchodzi. Dobrze, napisałeś dobrze egzamin, ale to jest dla ciebie. No i oni wiedzą, że ty pracujesz na swoje konto, a nie dlatego, żeby, nie wiem, klasa miała wyższą średnią. No, były takie rzeczy. I tutaj jest zdecydowanie dużo, dużo mniej interakcji pomiędzy wykładowcami a studentami niż pomiędzy nauczycielami i uczniami. W liceum miałam tak, że raczej było dużo takich, wiecie, na przykład ktoś tam sobie został po lekcji pogadać albo na przerwie ktoś tam rozmawiał. Tutaj nie ma czegoś takiego. Tutaj jest wykładowca, który jest tu, a tu jest student. I też właśnie miałam coś takiego w liceum, że raczej to było dosyć wyrównane, co może się wydawać dziwne, ale raczej to było takie
No takie. Wydaje mi się, że no to jest naturalne, bo to jest jednak taki, wiecie, bardziej oficjalny, już taki jakby kolejny etap edukacji. Wydaje mi się, że w liceum było więcej takiego luzu, dlatego że w liceum jesteście traktowani jeszcze trochę jak takie dzieci, mimo że macie tam po 18 już lat niektórzy, ale jednak jesteście dziećmi, bo na studiach jesteście traktowani jak dorośli. I zaraz jeszcze do tego przejdę. Ale chciałam jeszcze powiedzieć o obecności, która nie jest obowiązkowa. W sensie to jest tak, że wiadomo, że trzeba chodzić na te wykłady, ale nikt tam nie sprawdzi obecności, bo jakby ktoś miał sprawdzać obecność 100 osób na kartce, no to to by zajęło całe wieki. I nikogo to nie obchodzi, czy ty jesteś na wykładzie, czy cię nie ma. Najważniejsze, żebyś dobrze napisał sesję, dobrze zdał sesję i to tyle tak naprawdę ich obchodzi. No i żebyś oczywiście wyniósł coś jeszcze z tych wykładów. No i nikt ci nic nie zrobi, jeżeli nie będziesz chodzić na te wykłady. A jeśli chodzi o obecność na ćwiczeniach, to nie jest sprawdzana w formie listy zazwyczaj, tylko w formie wejściówek, takich kartkówek na wejście, na których sprawdzona jest wasza wiedza z zajęć poprzednich, albo też obecność sprawdzają w formie zadań grupowych na tą lekcję, jakichś mini projektów, czegoś w tym stylu. I kolejna sprawa to jest mówienie na pan, pani. I nawet jeżeli ty wyglądasz na 15 lat, nikt na uczelni nie powie do ciebie po imieniu, chyba że są to językowcy, w sensie wykładowcy z języków, bo tam zazwyczaj są małe grupy, jak po 20 osób około, więc wtedy raczej mówią do was po imieniu. Ale to jest jedyny moment, kiedy wy usłyszycie wasze imię na uczelni, bo oprócz tego zawsze jesteście panem, zawsze jesteście panią. No i mi na początku było z tym tak dziwnie, bo jakby wiecie, wszystko przypominało liceum i wszystko się wydawało, że jest podobnie jak w liceum, a oni mówią do mnie pani. I ja byłam tak, no dobra, muszę się przyzwyczaić. No i się przyzwyczailiśmy po jakimś czasie wszyscy. No ale było trochę dziwnie w każdym razie na początku, przynajmniej mi. Ale to jest też taki celowy zabieg, bo jeżeli mówisz do kogoś jak do dziecka, to ta osoba najprawdopodobniej ci odpowie tak jak dziecko. To jest trochę temat manipulowania ludźmi, ale na przykład jeżeli ludzie chcą na takiej uczelni, żebyście się zachowywali jak dorośli, traktują was jako dorosłych, i mówią do was też w sposób, jak mówią do dorosłych, żebyście właśnie przez to też zachowywali jako dorośli. No i ogólnie można odczuć naprawdę duży respekt, że tak powiem, do wykładowców. I to jest też w sumie dlatego, że tutaj każdy jest z wyboru. To nie jest tak, że ty musisz iść na studia, tak jak musiałeś iść do liceum. Jeśli chodzi o kolokwium, co to w ogóle jest, to kolokwium to jest taki ala sprawdzian. Jest zazwyczaj tak co 7 zajęć i to tylko z niektórych przedmiotów. To jest tak, że zaliczenie każdego przedmiotu wygląda kompletnie inaczej. Jeden jest zaliczany w sesji, jeden poprzez dwa kolokwia, z których się sumują punkty, jeden jeszcze w ogóle projektami, jeden punktami, jakimiś mniejszymi testami, naprawdę wszystko jest inaczej, dlatego to musicie ogarnąć sobie na początku, oni wam wszystko powiedzą. I też kolejna sprawa jest taka trochę okrutna, bo tutaj nikogo nie obchodzi to, że tobie brakło pół punkta do oceny wyżej. No nie, jakby musisz po prostu napisać w drugim terminie. I jeżeli nie zdasz drugiego terminu w sesji poprawkowej, no to musisz kupić sobie warunek. I to nie ma czegoś takiego, że są jakieś dopytki, że no proszę pani, mi zabrakło jednego punkta. Nie, w ogóle nie róbcie czegoś takiego, bo was po prostu wyśmieją. Jeśli chodzi o te grupy, na które kierunek jest dzielony, to to jest zazwyczaj alfabetycznie, ale też nie zawsze, jakby nie wiem, oni to czasem mieszają, nie wiem, nie ogarniam tego do końca, ale po prostu to nie jest tak, że dany kierunek jest podzielony na kilka grup, i te grupy mają po prostu osobno. Nie, te grupy czasem się mieszają, czasem ten ma zajęcia z tym, ten z tym. I to nie jest wszystko takie zero-jedynkowe, ale wykłady są zawsze razem. I ja się z tego powodu cieszę, ponieważ ja z moimi przyjaciółkami jesteśmy rozdzielone na większości zajęć. Jeśli chodzi o notatki, to ja wiem, że w liceum udawali jakieś takie, wiecie, kserówki, mówili jakieś na co bezu, czyli na co będę zwracać największą uwagę podczas uczenia się do sprawdzianu. Przynajmniej u mnie tak było. A tutaj nie ma w ogóle czegoś takiego. Po prostu jak masz materiał na kolokwium, to musisz umieć wszystko, co nie? Jak masz materiał do sesji, to też musisz umieć wszystko. Nie ma czegoś takiego, że oni wam powiedzą, na co macie zwrócić uwagę, nie? Po prostu musicie umieć wszystko. No i jeszcze jeśli chodzi o notowanie na wykładach, to polecam notować dosłownie wszystko. Nieważne, czy myślicie, że to jest ważne, czy mniej ważne, starajcie się to notować. No chyba, że wolicie ogarniać sobie notatki gdzieś tam przed sesją od kogoś starszego albo od jakichś znajomych. Ja aktualnie sobie planuję, jak to będę mniej więcej robić te notatki, bo szczerze ciężko jest się zmotywować, jak jesteście na tym wykładzie
i to jest już wasz czwarty wykład w tym dniu i macie takie nie, chcę do domu, a musicie coś notować, więc czasem jest ciężko. Jezu, mam nadzieję, że was nie nastraszyłam tym filmem, bo teraz tak sobie myślę, że mogło to brzmieć strasznie, ale naprawdę uczelnia to jest coś zarąbistego. Ja mi się podoba dużo, dużo bardziej, mimo że jest dużo więcej nauki niż liceum, to mi się podoba naprawdę dużo bardziej niż liceum. Także to byłoby na tyle w tym filmiku. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania odnośnie studiów albo pomysły na filmiki, to koniecznie mi piszcie w komentarzu albo wbijajcie na Instagrama, który się wyświetli tutaj. Do zobaczenia w kolejnym filmiku. Mam nadzieję, że wam się filmik podobał i trzymam za was kciuki. Naprawdę nie przejmujcie się szkołą, nie przejmujcie się studiami, wszystko będzie dobrze, ogarniecie wszystko i tak. Także pa, pa! Kocham was!